Polsce stało się coś niezwykłego, a mianowicie okazało się, że bezdomność zwierząt generuje niesamowite zyski i stał się to biznes, który w gruncie rzeczy dzieje się w obliczu prawa, zgodnie z prawem. Tak naprawdę nikt nie popełnia jakiegoś ewidentnego przestępstwa. Ja oczywiście nie myślę tutaj o przestępstwach względem zwierząt, które czynią ludzie źli, bo za znęcanie się nad nimi biorą pieniądze. Ale biorą pieniądze również ci, którzy się nad nimi nie znęcają, tylko je gromadzą. Polskie gminy na przestrzeni ostatnich 10 lat umożliwiły rozwinięcie się trzech patologii. Pierwsza to taka, gdzie hycel odławia zwierzę, może je ukatrupić od razu po odłowieniu, bo nikt nie interesuje się ich losem. Drugi to taki, że hycel odławia zwierzę i wciska je do schroniska, które jest tak naprawdę obozem zagłady zwierząt. I trzeci przykład, najbardziej kuriozalny, to taki, gdzie schronisko gromadzi bardzo dużą liczbę zwierząt, ponieważ zarabia dniówkę od każdego zwierzęcia dziennie. Ponieważ każda gmina płaci za zwierzę, znaleźliśmy zwierzęta, które są poczipowane wielokrotnie, w związku z czym kilka gmin płaci za jednego psa. Gminy nie interesują się losem zwierząt bezdomnych i chodzi tylko o to, żeby ktoś je wyłapał i gdzieś umieścił, a my za to zapłacimy i bardzo duże pieniądze. W związku z tym bardzo trudna jest walka z bezdomnością zwierząt i jedyną radą na to, żeby zwalczyć bezdomność, jest nie tylko zmiana prawa, ustawy dotyczącej zwierząt towarzyszących, ale przede wszystkim kastracja i chipowanie zwierząt. Niezależnie czy my ograniczymy to, czy każemy, żeby schroniska były prowadzone przez jednych czy przez drugich, czy mogą być komercyjne czy niekomercyjne, my w ten sposób nie rozwiążemy problemu. Jedynym rozwiązaniem problemu jest bezpłatna, ogólnodostępna kastracja zwierząt. Gminy muszą zacząć interesować się tym, co dzieje się z psem dalej. My nie rozwiążemy problemu bezdomności zwierząt poprzez samo odłowienie zwierzęcia. My musimy zrobić coś, żeby tych zwierząt mniej trafiało do schronisk. To oznacza, że należy przede wszystkim na dzień dzisiejszy absolutnie, obligatoryjnie ograniczyć wielkość zarobków hycla i skierować te pieniądze na kastrację zwierząt domowych. To się dzieje w Polsce i to przynosi ogromne efekty. Jednym z takich przykładów jest Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, które wykastrowało bardzo dużą liczbę zwierząt w okolicy Dzierżoniowa. Tam są dwa schroniska. I to zaowocowało tym, że na przestrzeni ostatnich 2 lat, w ciągu 2 lat, liczba przynoszonych szczeniąt do tego schroniska zmniejszyła się o 90% i zwiększyła się tym samym adopcja zwierząt, które są w tych schroniskach. Tych pieniędzy jest bardzo dużo i jak już wiadomo jest to nikowi, gro tych pieniędzy idzie na wyłapanie psów. Ale to za to wszystko odpowiedzialni jesteśmy my, bo właśnie przez obojętność to się dzieje. I co tu dużo mówić, nawet jeśli gminy czy inspektoraty weterynaryjne wysyłają tam kogoś, kto ma to sprawdzić, to on się interesuje tylko dokumentami, a nie faktycznym stanem rzeczy, stanem tych zwierząt. I bardzo ważną rzeczą jest wypracowanie w Polsce pewnych standardów, według których wszyscy, którzy prowadzą schroniska, powinni się zachowywać i warunków, w jakich te zwierzęta mają żyć.